Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam na kolejnej naszej konferencji, która jest poświęcona dzisiaj jednemu z najbardziej radosnych sakramentów, czyli sakramentowi pojednania. Co się dzieje podczas sakramentu pojednania? Kiedy słyszałem taką opowieść, że pewna pani przyszła do księdza i mówi tak: proszę księdza, Pan Jezus powiedział mi, żebym przekazała księdzu, żeby ksiądz w tym i w tym miejscu wybudował kościół. Ksiądz mówi: dobrze, ale pod jednym warunkiem. Muszę przecież jakoś wiedzieć, że rzeczywiście Pan Jezus się Pani objawił. Muszę mieć jakiś znak, więc następnym razem, jak Pan Jezus się objawi Pani, to proszę zapytać, jakie są moje grzechy. Jeśli Pani mi powie następnym razem, jakie, to ja Pani uwierzę. I kiedy rzeczywiście Pan Jezus się objawił tej kobiecie, no to ona powiedziała wszystko. Panie Jezu, proszę Cię powiedz, jakie są grzechy tego księdza, ponieważ on wtedy mi uwierzy, że to są prawdziwe objawienia i wtedy pobuduje ten kościół. A Pan Jezus popatrzył się na nią, uśmiechnął i mówi tak: skarbie, przecież ja już nic nie pamiętam. I to jest właśnie, co dzieje się podczas sakramentu spowiedzi. Pan Bóg nam już nic nie pamięta. I dlatego to jest taki radosny sakrament. Trudno byłoby żyć bez tego sakramentu. Kiedyś jechałem na rekolekcję i rano wpadam na śniadanie, szybko, tutaj coś trzeba zjeść, zaraz samochód, bo tam już na rekolekcję, żeby się nie spóźnić. I akurat był jeden z księży i mówię: słuchaj, powiedz mi, będę mówił o sakramencie pojednania, co jest takie najważniejsze, tak w jednym zdaniu. Bo wiadomo, że jak mówi się w jednym zdaniu, to mówi się coś najważniejszego. On mówi tak: spowiedź to nie jest coś. Spowiedź to jest ktoś. Ja nie słyszałem lepszej definicji sakramentu pojednania. Spowiedź to nie jest coś. Spowiedź to jest ktoś. Co Pan Jezus sam mówi o sakramencie spowiedzi? Otóż On właśnie powiedział to świętej siostrze Faustynie. Kiedy się objawił jej, powiedział jej takie bardzo, bardzo mocne zdanie. Ja sam w konfesjonale czekam na Ciebie. Zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Ja sam w konfesjonale czekam na Ciebie. I Pan Jezus również w konfesjonale czeka na nas, na każdego z nas, jako dobry, miłosierny, kochający nas Ojciec. I ktoś zapyta, no w takim razie jak często chodzić do spowiedzi? Kiedyś mój tata, jak tylko zostałem księdzem, mówi tak, to w pierwsze dni, zaraz po prymicji, mówi tak: Paweł, słuchaj, jesteś księdzem, ale pamiętaj, do spowiedzi i do fryzjera chodzi się co miesiąc. Bo rzeczywiście to jest ten sakrament, który jest z jednej strony odpuszczeniem grzechów, a z drugiej strony jest umocnieniem łaską Pana Boga. Pan Bóg daje nam siłę. Dlatego święty Jan Paweł II chodził do spowiedzi co tydzień. Mówi to świadek świętości Jana Pawła II, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Tak było, że w sobotę po ogrodach watykańskich chodził zakonnik. No i wiadomo było, że idzie do świętego Jana Pawła II, ponieważ on chce przystąpić do sakramentu pojednania. Święty człowiek do spowiedzi, bo to jest właśnie umocnienie łaską Pana Boga. Co więcej, że my jesteśmy szczęściarzami. Dlatego, że nie jest tak jak na Syberii, że do kolejnego księdza najbliższego jest dwa, trzy dni drogi. Tylko możemy korzystać z sakramentu pojednania dla naszego dobra. I dlatego to jest właśnie ten radosny sakrament, który Pan Bóg nam daje. Sakrament pojednania, jedności. A teraz myślimy, jak dobrze przeżyć ten sakrament. Kwestia przygotowania. Mamy pięć warunków sakramentu pokuty. Pierwszy, rachunek sumienia. Drugi, żal za grzechy. Trzecie, mocne postanowienie poprawy. Czwarty, spowiedź szczera. I piąte, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu swemu. Co do rachunku sumienia, to są różne rachunki sumienia. Mamy w książce, w internecie możemy znaleźć różne, dopasowane do nas, które nam pozwolą się przygotować. I to różni ludzie mają różne sposoby przygotowania się do spowiedzi. Ważne, żeby to było nasze przygotowanie osobiste, szczere. I co jest ważne?
że możemy na przykład takie relacje ja do Pana Boga, do bliźnich, do siebie samego, albo dziesięć przykazań, różne są rachunki sumienia. Ale chodzi o to, żeby one są tylko dla nas pomocą w przystąpieniu do sakramentu pojednania. Pierwszy rachunek sumienia, drugie żal za grzechy. Żal, żeśmy obrazili kogoś, kto nas kocha. Nie tylko, żeśmy coś zrobili, ale obraziliśmy kogoś, tak jakbyśmy obrazili rodziców, kogoś przyjaciół, kogoś, kto nas naprawdę kocha. Trzecie, mocne postanowienie poprawy. Słuchajcie, najgorsze postanowienie po spowiedzi to jest takie, że będę lepszy, będę lepsza. Bo ono nic nie znaczy. Chodzi o coś konkretnego. Święci mówią, jedna rzecz, ale konkretna, jak zrobimy, to ona ciągnie ze sobą inne rzeczy w górę. I dlatego to jest takie ważne, nasze mocne postanowienie poprawy, po spowiedzi. Spowiedź szczera. To, co powiem, będzie mocne, ale jeśli chcesz iść do spowiedzi i coś zataić, nie idź do spowiedzi. Bo to jest spowiedź świętokradcza. Jest jeszcze większym grzechem, kiedy ktoś przystępuje do sakramentu świętych potem. I zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Właśnie zadośćuczynienie. Jeśli coś jesteśmy komuś winni, to oddajemy. I też jest ważne w tym zadośćuczynieniu i w tej kontynuacji spowiedzi to niesamowite, że Pan Bóg nam odpuszcza grzechy. W Ewangelii Jezus mówi, to samo my powtarzamy w modlitwie Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jaką miarą wymierzycie, taką wam odmierzą. I dlatego tak ważne jest, że kiedy Pan Bóg nam odpuścił grzechy w spowiedzi, żebyśmy my odpuszczali grzechy i przewinienia po spowiedzi. To nie znaczy, żeby mówić, że nic się nie stało. Tylko żeby nie mieć w sercu zadry, wyrzucić ją z serca. Żebyśmy byli wolni. I żebyśmy w ten sposób uwalniamy się i nie jesteśmy też podatni na inne zranienia. Dlatego, że wiemy, że sami jesteśmy słabi i uodparniamy się w ten sposób też. Ale dlatego, że motywem nie jest nawet, nie jesteśmy my sami, nasze dobre samopoczucie, ale motywem jest Jezus, Bóg, który odpuścił nam grzechy. Odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I my szczerze rozmawiamy z Panem Bogiem. I tak samo szczerze z tą osobą, która nam przewiniła. Ale nie po to, żeby kogoś zmiażdżyć, tylko żeby kogoś podnieść na duchu i szczerze powiedzieć też. Przebaczenie. Papież Jan Paweł II często właśnie o tym mówił, o kwestii miłosierdzia, przebaczenia, o świętej siostrze Faustynie i o tym, że to jest przebaczenie z jednej strony Pana Boga dla nas i nasze przebaczenie wobec innych osób. Papież Franciszek, mówiąc o przebaczeniu, tak na początku swojego pontyfikatu mówił tak do małżonków. Niech talerze fruwają, ale żebyście nie poszli spać niepogodzeni, żebyście nie skończyli dnia niepogodzeni. Wiecie, kiedyś mówiłem, to właśnie cytowałem papieża Franciszka na rekolekcjach w jednej z parafii. No i następnego dnia przyszedł minister i mówi tak, proszę księdza, tata to mówił, że lepiej, gdyby w takim razie te talerze były z metalu, z aluminium, bo to bardziej ekonomiczne. Ale właśnie to jest to. Niech talerze fruwają, ale żebyśmy nie kończyli dnia niepogodzeni. To jest takie biblijne. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Pamiętam, kiedyś była msza święta na ślubie. Ślubny ksiądz całe kazanie na mszy świętej ślubnej mówił o przebaczeniu. Ja byłem wtedy klerykiem i sobie myślałem, że coś wreszcie o miłości powiedział, przecież to ślub. A on cały o przebaczeniu. Dlaczego? On dokładnie wiedział, że nie jest to możliwe, żeby żyć w małżeństwie bez przebaczenia. Dlaczego to jest takie ważne? Byłem zszokowany, że w takich dużych miastach czego się boją dzieci? Nie boją się tego, że będzie ciemno. One sobie poradzą, komórkę od razu włączył dziecko, 4 lata sobie poradzi nawet. Ale czego się boją dzieci? Boją się, że mama albo tata rozejdą się tak jak mama albo tata, kolegi czy koleżanki z przedszkola. Jest tak wiele odejść, rozejść,
A tutaj Pan Bóg nam daje sposób być razem. Przebaczenie. Wzajemne przebaczenie. Przebaczenie sobie nawzajem. Są takie memy w internecie. Jeden z takich memów pokazuje, jak tacy dziadkowie, tam mieli około 50 lat małżeństwa, idą, zatrzymają się za rękę. Jest taki podpis na tym memie w internecie. Pyta wnuczka babcie: babciu, jak to jest, że tacy szczęśliwi jesteście razem, jesteście 50 lat? I odpowiedź babci: za naszych czasów, jak coś się popsuło, to myśmy reperowali, a teraz się wyrzuca. Za naszych czasów, jak coś się popsuło, to myśmy reperowali, a teraz się wyrzuca. I taki mem nam daje bardzo wiele do myślenia. Pan Bóg przebaczył nam i my przebaczamy naszym bliźnim. Kochani, kiedy mówimy o sakramencie pojednania, wiemy, że to bardzo dotyka naszego serca. I to dotyka naszej codzienności. Taki papież Franciszek, kiedy był w Krakowie, mówił trzy słowa magiczne: proszę, dziękuję, przepraszam. Prawdopodobnie to najtrudniejsze jest powiedzieć przepraszam, ale ono ma taką niesamowitą moc. Moc rozpuszczania lodów. I dlatego sakrament spowiedzi jest tak nam potrzebny i tak samo jak potrzebny jest, żeby Pan Bóg nam przebaczył, żebyśmy my również innym przebaczali. Papież Franciszek na modlitwie Anioł Pański, na pierwszej modlitwie Anioł Pański, którą prowadził, powiedział, cytując pewną panią, którą spotkał w Buenos Aires, w katedrze, że Bóg nie męczy się przebaczeniem. To my męczymy się proszeniem o przebaczenie. Bóg nie męczy się przebaczeniem. To my męczymy się proszeniem o przebaczenie. I to, czy będzie sakrament pojednania, czy będzie Eucharystia w naszym życiu, to wszystko od nas zależy. Jezus na siłę nikogo do niczego nie przymusza. Jezus puka. Przed obrazem Jezu, ufam Tobie. Najsłynniejszy obraz Jezusa, najbardziej znany na świecie, to był obraz z jednego z koledży w Oksfordzie. W bocznej kaplicy jest taki obraz Jezus, światłość świata. Na nim widać, jak Jezus puka do drzwi, stoi przed domem. Przed tym domem są zarośle takie pół metra albo jeszcze większe. I widać, że tych drzwi, takich masywnych drzwi, dawno nikt nie otwierał. Ten dom tak jest na uboczu, widać tam jakieś zarośle, jakieś jeziorko, jakieś drzewa pochylone, konary. Jezus jest ze światłem w kapie kapłańskiej, z koroną cierniową, w koronie cierniowej i puka. Nie wali, nie umocze, ale puka do drzwi. Ale co jest ważne? Na zewnątrz nie ma klamki. Klamka jest tylko od środka. I to pokazuje nas. Jezus na siłę do naszego życia nie wejdzie. On tak nie chce. Dał nam wolną wolę. Ale Jezus puka. A odpowiedź zależy od nas. Klamka jest po naszej stronie. Prośmy Ducha Świętego o moc, żebyśmy otwarli drzwi Jezusowi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia.